Zadanie ósme za jeden punkt z matury 2012. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f od x równa się ax plus 6, gdzie a jest większe od 0. Wówczas spełniony jest warunek i mamy cztery warunki do wyboru. Przypiszmy jeszcze raz najważniejsze informacje, które są w zadaniu. Mamy funkcję f od x równa się ax plus 6, gdzie a jest większe od 0. I mamy kolejne funkcje f od 1, f od 2, f od 3, f od 4. I oczywiście z prawej strony jakieś równanie lub nierówność. Więc obliczmy najpierw f od 1, czyli wartość funkcji w punkcie 1. Czyli w miejsce x wstawiamy wszędzie 1, zarówno tutaj do nawiasu, widzisz, jak i do wzoru. Tutaj w miejsce x wstawiamy 1, czyli otrzymamy a razy 1. Widzisz? I plus 6 przepisujemy. Zauważ, a jest większe od 0, czyli wynikiem naszego dodawania, gdybyś to wszystko sobie wyredukował, jest na pewno liczba większa od 6, ponieważ mamy 6 plus i ta liczba też będzie dodatnia, ponieważ to jest 1 razy coś dodatniego. Nawet gdybyśmy zamiast a wstawili jedną, drugą, jedną setną, to otrzymamy 1 razy 1 setna, czyli większą lub mniejszą liczbę, ale na pewno ona będzie większa od 6. Zatem f od 1 jest większe od 6. Czy ten warunek pokrywa się z warunkiem z punktu A? Jeżeli f od 1 jest większe od 6, to będzie także f od 1 większe od 1. I w zasadzie jest to rozwiązanie naszego zadania, ale przeanalizujmy pozostałe przypadki. F od 2. Aby obliczyć f od 2, należy dwójkę wstawić tutaj oraz tutaj, w miejsce x. Czyli f od 2 równa się a razy 2 i plus 6 przepisujemy. A jest większe od 0. Zauważ, jeżeli a jest większe od 0, to całe nasze wyrażenie 2 razy a będzie większe od 0. Czyli mamy 6 plus coś dodatniego. Zatem otrzymamy, że f od 2 jest większe od 6. A tu jest napisane, że f od 2 jest równe 2, więc oczywiście ten warunek nie pokrywa się z punktem b, więc b jest fałszywe. Przejdźmy do c. Obliczmy wartość funkcji w punkcie 3, czyli w miejsce x wstawiamy tutaj trójkę i tutaj trójkę. Otrzymamy a razy 3 plus 6 przepisujemy. Warunek również przepiszemy, ponieważ a jest większe od 0. I zauważ, podobnie jak wcześniej, jeżeli a jest większe od 0, to będzie albo większa lub mniejsza liczba dodatnia. Czyli do 6 należy dodać coś dodatniego, a więc otrzymujemy, że f od 3 to jest coś większego od 6. Jeżeli f od 3 jest większe od 6, no to nie może być mniejsze od liczby 3, więc jest to sprzeczne z punktem c. C jest złym warunkiem. Przejdźmy do D. F od 4. Robimy podobnie jak wcześniej, zamiast x wstawiamy czwórkę plus 6 i podobnie jak wcześniej to jest 6 plus coś dodatniego, czyli f od 4 będzie większe od 6. Jak coś jest większe od 6, to nie może być równe 4. Zatem widzimy, że trzy ostatnie warunki nie zgadzają się z naszymi obliczeniami, więc zaznaczamy odpowiedź A.